Opuścił pan Solidarną Polskę i powrócił, no można powiedzieć, do macierzy, czyli do Prawa i Sprawiedliwości. Żeby jakieś zmiany nastąpiły w Polsce, musi być silna prawica. W imię jedności, w imię konsolidowania po prawej stronie, siedliśmy z kolegami z PiS-u, porozmawialiśmy, wyjaśniliśmy to, co nas dzieliło i zachęcał też bym innych, którzy chcą, żeby polska prawica odniosła sukces, bo jeśli polska prawica odniesie sukces, to nie tylko będzie nadzieja dla konkretnego człowieka, ale również nadzieję dla całego społeczeństwa i zachęcam też inne ugrupowania. Tam, gdzie ludzie rozmawiają, tam rodzi się dobro. Jeśli jeden człowiek marzy o czymś, to często jest to marzeniem, ale jeśli wielu o czymś marzy i patrzą w tym samym kierunku, to staje się faktem. Życzmy, ażeby taki fakt miał miejsce przy następnych wyborach dla Polski. Czyli przeważyły tutaj kwestie praktyczne, że tak powiem. A jak mają się dawne struktury tutaj Solidarnej Polski w województwie? Orientuje się pan może? Trzeba by zapytać. Z Grudziądzą też chyba, z tego co się orientuje, sprawa jest już trochę jakby zaszła. Trzeba by zapytać ludzi, którzy teraz odpowiadają. To była moja indywidualna decyzja i trudno, żebym się wypowiadał za kolegów. Tak jak mówię, no siła jest w jedności. Trzeba się konsolidować. Dzisiaj mieliśmy wykład pana posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Również my mówiliśmy na temat samorządu kujawsko-pomorskiego. To, co się nam udało zrobić, ale również o pewnych zagrożeniach. Zagrożenie jest również tym, że jeśli się podzielimy na prawej stronie życia politycznego, to może nie będziemy mieli realnej władzy, żeby cokolwiek zmienić. Nie idziemy po władzy dla splendorów, dla sukcesu, ale żeby realnie można mieć wpływ na zmiany. Proszę zauważyć, że w Elblągu była sytuacja, gdzie były dwie listy Solidarnej Polski i Prawa i Sprawiedliwości. Solidarna Polska nie uzyskała żadnego mandatu, natomiast jeśli by te głosy przerzucić w myśl ordynacji wyborczej liczenia Donta, to Prawo i Sprawiedliwość w Elblągu byłaby niezależna, nie musiałaby zawierać koalicji, a zatem nie musiałaby iść na pewne kompromisy, mogłaby samodzielnie sprawować rządy.